teraz dla wytrwałych, dla naprawdę fascynatów tego, co tutaj robię na tym kanale. Ja już coraz lepiej się bawię i coraz fajniejsze tutaj rzeczy wymyślam, tak moim zdaniem. No nie wiem, jak to wam się podoba. To znaczy, ten odcinek zaczynam od takiego obrazka, który na pewno znacie. Też pamiętacie, że nie podobał mi się w tym sensie, że no, że po prostu te drzewka, które tutaj były na prawej stronie, gdzieś tam dorysowałem. W ogóle to był taki pejzażyk morski. Teraz robię z niego pejzaż. Tutaj chcę to w ogóle zniwelować. Przy okazji, jak mam przygotowałem sobie niespodziankę w ogóle na koniec tego filmiku, także czas sobie to odmierzam i będę później pod koniec coś wam pokażę. Taką niespodziankę dla tych, którzy wytrwają do końca, nie? To ja dam razik, jesteście na moim kanale Malowanie Krok po Kroku. I teraz szybciutko, bo farbki mam prawie suche, znaczy zastygają. A chcę wykorzystać te złote, te kolory, akurat tutaj trochę jest tego złota. I spróbuję. O, teraz wziąłem takie złotko. Nie, to jest w ogóle jakaś porażka. No ale to już czemu nie, już jest takie. W ogóle to będę musiał tutaj, że tak powiem, zaingerować inaczej, bo tu jednak użyć tego metalu, nie? Że to, to zupełnie inny ma charakter takie złoto z tuby. A mówię o złocie, o tym złocie firmy Renesans. Złoto to akurat ciemne, numer 31. I to jest farba akrylowa, która właśnie, a tu jeszcze mam takie jeszcze ciemniejsze to złotko i tu gdzie mam, kto wie, może coś tego fajnego wyjdzie. Na razie pobawię się szpachelką, pobawię się zaraz, wezmę pędzel i wykorzystam te farbki, które mam tutaj na tym. Mówię, resztę dopowiem metalem, który nałożę sobie w płatkach tym szlagmetalem. No tutaj nie wygląda to chyba tak jak się mogłem, czy jak miałem w zamierzeniu, w założeniu. Teraz szybciutko parę plan z tych farb, które tutaj mi wysychają. Szybciutko może jeszcze coś tam wydobędę, uzyskam. Teraz mieszam biel, trochę ultramaryny, trochę błękitu kobaltowego i spróbuję, o tutaj, nie, nawet chyba to jest za ciemne. Sam nie wiem do końca, jak ten pejzaż tutaj poprowadzić. Raczej tutaj oddaję się, że tak powiem, znowu jakimś tutaj tym intuicyjnym takim działaniom. Niech to się tak właśnie zadzieje, niech to się. No, tu zupełnie jakoś są jakieś plamy takie dziwne, brudy, góry. No, już w ogóle to zrezygnowałem z tego. Jednak trzeba będzie ten metal użyć. Wezmę szpachelkę i wezmę taki kolor, zrobię taką długą z tych dłuższych, tą szpachelkę taką dłuższego kształtu. No już strasznie tu zasychają te wszystkie farbeczki, także trzeba to wykorzystać. Myślałem, że tam użyję tego do mojego obrazku, który gdzieś tam mam z boku, ale niech tu jeszcze, o, z tym złotkiem tu gdzieś trochę to się powróciło, niech to się tak tutaj wykorzystam właśnie w tym zakresie tego. Niektóre rzeczy zostawię, no nie wiem co zrobić z tym rysunkiem. A tu zupełnie na tym złocie teraz położyłem, zupełnie jakoś tak się to tak dziwnie z tym zrobiło, ale uczę się dopiero tej techniki z użyciem tych farb metalicznych. Niech to się właśnie w ten sposób, może powinno się tak właśnie w ten sposób stać. Teraz biorę ten zieleń. O tyle szpachla jest tutaj pomocna i fajnie się sprawdzi, bo jednak ta faktura nie jest gładka tego obrazka i mogę tutaj sobie poszaleć w sensie takim, że tylko na niektórych fragmentach to zostanie mi ten ślad ślad tego koloru, a natomiast gdzieś tam przebijać będzie też w niektórych miejscach
ten metal, tak? To złotko, które później jeszcze tam sobie wykorzystam i wzmocnię bądź osłabię. O, i tak sobie widzicie. Tutaj tak na tym jakimś tam kolejnym z planów rozbłyska to z bielą taka jakaś tam świata zieleni, czegoś takiego. Tutaj dodam w ogóle już bieli. Jeszcze dodam do tego żółtego. Zrobię taki bardzo, bardzo jaśniuteńki. Taki żółto-seledynowy, czy jak to nazwać, nawet nie wiem. Nie chcę, żeby to było za grubo kładzione, no ale on i tak już będzie fakturowo tak potraktowany ten obraz, a nie tak malarsko jakoś tam rozstarty. Tutaj w ogóle trzeba będzie jeszcze to... Ach, były fajne miejsca, to zepsułem. O, ten metal gdzieś tam sobie wyszedł, widzicie? Na tych fragmentach. To już szmata nieraz też maluje, no. Taka ściereczka, szmateczka, o. I to ten metal tam się pokazał spod tego. A nigdy już takiego efektu nie uzyskam. Jeszcze tam pooksydowany, porozcierany i... Także to nie jest źle. Teraz biorę ten zieleń, taką soczystą rozetę na tym pierwszym planie, to chcę coś zrobić. O, żeby tu się pojawiło parę takich plan. No i ten niebieski z taki kobaltowy też tam zieleniem troszeczkę do rozetę. No i teraz wykorzystam te farbki, które tu miałem do tego obrazka. Coś tam się ciekawego może z tym stanie, może się z tym coś fajnego zrobi. A jak nie, no to co? Bo z ostateczności można to po prostu przemalować. I już. Jeszcze wezmę tutaj, bo kolorystycznie jest jeszcze jakoś tak zielone, nie wiem, tutaj nie ma jakiegoś, brakuje jakiegoś kontrastowego koloru. Zaraz to zrobię. A na koniec właśnie pokażę wam. Format nie jest duży, także to jest format 40x30 cm, 40x30. Zawsze pamiętajcie o tym, że najpierw mówimy o przy podawaniu wymiarów podajemy wymiar podstawy jako pierwszy i właśnie tutaj podstawa ma 40 cm. No i tu chcę taki o coś. Oczywiście, żeby to nie po prostu nie powróciło. No, musi być czerwień jako kontrast do tej zieleni. No, nie ma innej możliwości. Ale może go tak zrobię takiego synodrowo jakiegoś takiego. No przy tym filecie to nie wiem, czy ten kolor też wygląda. Tu na tym pierwszy, ten drugi tam któryś z kolei plan nie wyznaczyć, a wezmę takiej prawie czystej czerwieni, troszeczkę złamię ją, troszeczkę złamałem troszeczkę tym ultramaryną, dlatego o coś tu się powinno takiego zdarzyć, że to nie jest, nie wiem skąd się bierze takie jak ja to robię, że te kształty tak wychodzą spod tego, pod tej szpachli, spod tego pędzla nieraz. Nie wiem, po prostu tak mi skoro tu jest tak, no to tutaj ten pion, ten poziom trzeba było złamać jakimś pionem i tak, no i tak to się zrobi później tutaj. Tu może coś, o, jakiś tutaj będzie coś, co sugeruje. Później tu rozetrę. O, bardzo fajna plama. Bardzo fajna plama. O, i tutaj te zrobić z tego coś ciekawego, jakiś powiedzmy prawie drzewko. Teraz to już pojechałem, tu już mi się zrobił, trzy kolory wymieszałem, już poszedłem w stronę brązu jakiegoś i to nie wiem, czy nie najciekawszego chyba. I to już troszeczkę po pojechałem zbyt odważnie, no ale na tym etapie to jeszcze można sobie poszaleć i jeszcze można do wszystkiego tam wrócić i
kreski sobie zmienić. Teraz nie, to jest cyjan. Kolor cyjan. Tak się nazywa. Jak to ten. No i ten niebieski cyjan tu się gdzieś. Nie chcę, żeby tutaj było. Raczej, żeby te ruchy i ten ślad został taki przypadkowy, niż właśnie taki jakiś wyrysowany. O, nawet z czernią. Za dużo tej czerni, że to zrobiło zbyt dosłownie czarne. Ale na tym pierwszym planie dobrze to wygląda. To coś się pojawi też. Słuchajcie, to dopiero się ta zabawa zaczyna i ten tu ten obraz dopiero nabierze jakiegoś charakteru. Mam nadzieję. Nie wiem, jak to się wam podoba. O! Całkiem fajnie. I zaraz wezmę sobie spokojnie. Wezmę sobie. No jak, co to znaczy kontrast? Kontrast, czyli ciemne, jasne tutaj. Na razie tylko tym kontrastem zagrałem parę plam i już się coś ciekawego tu zaczęło dziać. Tu dołożę tej zieleni takiej chromowej, troszeczkę ją złamię i tu na pierwszym planie też jej dołożę, żeby tutaj złamać te czernie. O, całkiem fajnie. Tu będą jakieś do rysunku, żeby to się zrobił z tego jakiś pierwszy fajny plan. Nie wiem, czy tutaj na razie czytacie to, co tutaj się dzieje, ale za chwilę zobaczycie, o co mi w tym chodzi. Na razie moje nieuporządkowane działania na tym płótnie, że tak powiem, się. No i tutaj też w tym coś by trzeba było. I tam jest jeszcze 2 minutki i wezmę, dobrze. Co jeszcze chciałem? Dobrze, tutaj tej żółci, coś kontrastowego do tego, do tej zieleni. Wezmę z tym złotem, coś zmieszam. Takie zupełnie już odjechane na tym pierwszym planie. Parę plan. O, i wyznaczyłem sobie pewne rzeczy tutaj. Jeszcze tu. No prawie wszystko wykorzystałem, także ta paleta pewnie pójdzie do kosza za chwilę, a ja tutaj będę teraz się bawił z tymi szczegółami. Okej. Co jeszcze tutaj mi zostało? O, taki cynoberek. Tu go brakowało do tych. Za bardzo teraz pojechałem. No to było chyba lepiej w tym momencie, także już przesadziłeś, Adam. Teraz tutaj. O, okej. Tu jeszcze dwa. Te takie czarne plamy, żeby to z tego zrobić. Okej, na razie zostawiam, bo już zacznę brudzić. Powinienem jeszcze takiej jakiejś żółtej, jakiejś jaśniejszej, jakiegoś jaśniejszego koloru tutaj wycisnąć z bielą. I mam taką końcówkę, no może tego, i troszeczkę bieli, parę takich strzałów gdzieś tutaj, blików się zrobi. A chyba akurat błękit pastelowy wycisnąłem do tej żółtej, w ogóle będzie jakoś dziwny kolor się z tego zrobi. Czyli tutaj powinna być jednak biel, a nie błękit pastelowy. Ale to jednak w pół tonu się różni, bo ten. Popatrzcie, kiedyś to w ogóle myślałem, kupiłem ten jako biel, a to jest błękit pastelowy. To jest taki bardzo blady błękicik. A tu jest biel. Błękit pastelowy numer 41, a biel farba firmy Renesans numer 1. Czyli biel. Biel numer 1. O. Mam takiej tej żółtej rozbielonej i teraz parę strzałów tutaj gdzieś. O, tu i tu gdzieś tu. Nie wiem, czy nie za bardzo.
bardzo. Ale o, tu. Tu. Tu na tych. I całkiem będzie. No, w pewnych miejscach będzie po prostu ten obraz już taki bardzo, bardzo fakturowy, bardzo grubo nakładana ta farba jest, a w pewnych będzie po prostu bardzo gładziutki, roztarty. Użyję teraz tego błękitu, na koniec to się zrobi jakiś taki, o, na tym którymś tam planie, w horyzoncie prawie tutaj, jakąś linię czegoś tam, puli lasów, nie wiem czego, nie pól raczej. A to już przejechałem za grubo. Trzeba będzie coś tam złamać zielenią, o, coś bliższego zrobić, troszeczkę dołożyć innego waloru. Ach, to już jest teraz jak w obrazach Jana Cybisa. Ale czemu nie? O, niech to tak może. Dobrze, już, bo teraz przesadziłem, już w ogóle jest kiszka, kaszanka się zrobiła. Dobra, szybciutko, parę tych, parę plam, parę kresek, cienki pędzelek, tylko troszeczkę rysunku do tego dołożę. Jakiś czerń z tym, z granatem, tutaj z jakimś błękitem tym morskim, czy jaki to jest kolor, ten bardzo, bardzo ciemny. I tu tylko chciałem, nie wiem, czy to teraz, czy dopiero jak troszeczkę farba podeschnie, dodać takiego rysuneczku do tego. Już w ogóle będzie, nie no, to cały czas rozmazuję to, także to nie jest dobry moment. W takim razie pokażę wam coś, co wam obiecałem na początku, skoro już się tutaj zbliża do końca to nagranie. Dodam jeszcze tutaj metalu i zobaczcie, coś z tego fajnego wyjdzie. Na pewno, albo jak nie, to po prostu poza kadrem to rozetrę, bo też tak może być, że tutaj się to, niezbyt mi się to podoba, no tutaj niektóre miejsca i nie wiem, czy to nie zmienię jeszcze i to nie pododaje jakichś innych walorów, innych kolorów do tego bałaganu, który się tutaj zrobił. No i te plamy zbyt chyba są dosłownie takie zbyt nachalnie grube, zbyt fakturowe. Okej, dobrze, już zrobiło się jak ten obraz przypomina mi raczej paletę niż obrazek. A teraz popatrzcie, niespodzianka. Tutaj tydyng, niech to przepadnie i coś może z tego jeszcze fajnego będzie. A tu wam coś pokażę, co namalowałem z tych, jak wam opowiadałem, z tych nie mógł go powiesić, bo on powstawał jako, a może lepiej w pionie go powieszę, o. Zobaczcie, co jakie fajne działko zrobiłem. Z tych kolorów, które jak wam opowiadałem o tych schnących farbach na palecie, to właśnie z tego zrobiłem coś takiego. To jest obrazek, nawet nie pamiętam formatu, nieduży. W takiej złotą taką ramę miałem starą. Znaczy taki, o takim profilu. Może właśnie w pionie. Teraz popatrzcie, to tak w pionie wygląda. W orientacji wertykalnej. A popatrzcie, jak tak wygląda. Tak albo tak. Nie wiem, czy nie, tak lepiej. Jednak zawsze ta podstawa, gdy jest ciemna, to zupełnie inaczej wygląda. Teraz wam przybliżę i zrobię, jakoś fajnie wykadruję. Krzywo wisi. Oj. Trochę czas ucieka. Słuchajcie, popatrzcie, co się będzie działo. Trochę tam jakiś szczegół, żebyście zobaczyli. O, tak na środku kadru go ustawię. Trochę jeszcze za krzywo. Popatrzcie, to taka abstrakcyjka. Co tu się fajnego dzieje? Jakie fajne są przejścia i fajne kontrasty. Jeżeli wam się to podoba, ten obrazek podoba, to zapraszam. Można go też zamówić sobie. Popatrzcie, zrobię zbliżenie. Nie wiem, jak tam ostrość rozjechała. O. Jest całkiem niezły, naprawdę niezły obrazeczek. I to tylko takimi przetarciami. O, niech tu złapie ostrość. Słuchajcie, zapraszam was. Nie wiem, jak ją nazwę. No, abstrakcja. Abstrakcja w takiej rameczce.
Tu powinienem jeszcze ten profil, troszeczkę zrobię patynę, dołożę coś z czerwieni albo z zieleni, tutaj ten wałek środkowy dołożę takiej patyny, żeby troszeczkę to przyciemnić, to złoto, cofnąć tak. I wtedy będzie zupełnie tylko te paseczkami będzie tak. No i tu rama jest troszeczkę poobijana, bo to był w ogóle obrazek taki, gdzieś tam kiedyś taki morski namalowałem, bo przemalowałem, w ogóle zmieniłem. Jeszcze wam powiem format, jeszcze może zdążę. To ma formacik, obrazek ma formacik, mniej więcej, słuchajcie, to jest 30 na 20, tam 3, 24, 30 na 25, 24, jakoś tak. 31, pewnie 31. No nieważne, w każdym razie tak podobny format. 31 na 24. Taki format, taki obrazeczek, taka abstrakcja dla tych wszystkich, którzy wytrwali do końca. To byłem ja, Adam Radzik. Zamawiajcie. Zapraszam. Jak się podoba, to można go... Napiszcie po prostu, kto go chce. I już, sprzedaję. Ładny jest. Żegnam się z wami.